Witam serdecznie. Dzisiaj będzie temat trudny i wielowątkowy. Oczywiście wszystko kręciło będzie się wokół tragedii w Himalajach na Nanga Parbat, które wywołują skrajne emocje. Prawie zawsze jak mamy do czynienia z tak ekstremalną sytuacją. Jedni ludzie wykazują najlepsze jakie się tylko da cechy. Dosłownie w kilka godzin zbierają kilkadziesiąt tysięcy na akcję ratowniczą. Nasze polskie służby konsularne stają na głowie, żeby namówić rząd Pakistanu, a w zasadzie prywatne firmy kontrolowane przez pakistańskich generałów, żeby ruszyły cztery litery i zaniosły tam ratowników z polskiej ekipy, która miała wchodzić na K2. Polscy ratownicy dokonują w ogóle mistrzostwa świata, jak to mówią komentatorzy, którzy się bardzo dobrze na tym znają, wręcz wbiegają na tą górę i udaje im się uratować życie jednej osoby. Pojawia się wiele pięknych, wspaniałych emocji, że brawo Polacy, super. Ale oczywiście w takiej sytuacji zawsze ujawniają się również te negatywne strony ludzkiej duszy. Pojawiają się takie wpisy pod tytułem, że a po cholerę on tam szedł, dobrze, że sobie ginie. Wiecie, to jest takie ohydne i podłe, tam gdzieś ginie albo niedawno co umarł człowiek, a ktoś się cieszy i mówi po cholerę tam lazł, nie? Na tej zasadzie to jak zginie człowiek na ulicy, na przykład przejechany przez samochód na przejściu dla pieszych, to też po co tam szedł? No wiadomo, że to nie to samo. Niemniej jednak jest to moim zdaniem niefajne. Ale pojawiają się również głosy ludzi oszukanych, a w zasadzie takich, którzy czują się oszukani, to jest lepsze słowo, ponieważ ekipa zbierała pieniądze na ratowanie Polaka, a jak już zebrali te pieniądze, to się okazało, że w zasadzie na uratowanie Tomasza Mackiewicza to może jakaś tam szansa będzie, a tak naprawdę to oni idą po Elisabeth Revol, czyli francuskę, i tutaj oczywiście nie jest jakieś w porządku mówienie, a niektórzy ludzie tak mówią, że o, na francuskę to bym nie dał. Z drugiej strony, no, te pozostaje pytanie, dlaczego Francuzi nie zrobili takiej zbiórki, nie? Dlaczego znowu wyszło jak zawsze, że my Polacy mamy wielki zryw, serce, a Francuzi jakby, no, pijają śmietankę, prawda? Oczywiście temu wszystkiemu jakby oliwy do ognia dodaje oświadczenie francuskiej ambasady w Polsce, która to niby dziękuję, ale tak dziękuję, że w zasadzie jakby to tak dobrze przeczytać, to trochę tak jakby nam w mordę dali, bo no po prostu zakłamują, tak? Widać tam taką typową francuskie poczucie wyższości, taki pan français, wiecie, że my tu wielcy Francuzi, a wy tu Polaczki, dobra, zrobiliście swoje, ale fajnie, że ją uratowaliście. Piszą tam też wiele nieprawdy po prostu w tym oświadczeniu. Będę w dalszej części tego vloga będę czytał i komentował to samo oświadczenie. Przede wszystkim to Polacy zorganizowali całą tą akcję ratunkową. Rząd francuski trochę pomagał w przekonaniu Pakistańczyków, żeby ruszyli cztery litery z tym helikopterem, a tak oni to napisali, jakby w zasadzie to Francuzi wszystko zorganizowali, a Polacy tylko dali Himalajistów i trochę pomagali przy organizacji. Takie to trochę podłe. Nie mówiąc już o tym, że to oświadczenie pojawiło się na stronie ambasady i tam chyba zostało przekazane oficjalnie polskiemu rządowi. A nie wypadałoby o tym powiedzieć w głównych wydaniach francuskich wiadomości, że kurczę, no tak wyszło, że ten naród, który tak szkalujemy od kilku miesięcy, szkalują nas od kilku lat, od kilku miesięcy szkalują bardzo intensywnie, a szkalują nas przecież odkąd żeśmy wchodzili do Unii Europejskiej, tym tak zwanym polskim hydraulikiem. Ten naród, któremu teraz próbujemy odebrać prawo głosu w Unii Europejskiej, bo rzekomo tam nie ma praworządności. Ten naród, którego firmy gnoimy, bo za bardzo przeszkadzają naszym firmom, bo są lepsze od naszych firm. No kurczę, ten naród pokazał, że się umie
unieść ponad te wszystkie takie okropne rzeczy, że my ich, że Francuzi nas gnoją, a my proszę bardzo poszliśmy, uratowaliśmy Francuzkę i w zasadzie przez to, że żeśmy ją uratowali, to prawdopodobnie podjęliśmy decyzję, żeby nie ratować Polaka, no bo ta ekipa miała taki bardzo poważny dylemat, no albo mogli schodzić z tą Francuzką dalej, albo mogli ją tam schodzić z powrotem, no a wtedy już nie poszli po Polaka, albo mogli pójść po Polaka i w tym momencie pytanie, co zrobić z tą Francuską, nie? I że mogliby ładnie w głównym wydaniu Wiadomości powiedzieć, jak myśmy się pięknie zachowali, nie? To nie, to tak cicho, pokryjomu, trochę tak jak, wiecie, ktoś cię oszkaluje na przykład w telewizji, a potem ci wyślę maila, sorry, że cię oszkalowałem, nie chciałem, takie trochę niskie, takie to trochę podłe. Ja się w sumie trochę tym ludziom nie dziwię, którym się scyzory w kieszeni otwiera, no bo Francuzi zachowali się po prostu podle i tego inaczej nie można określić. Takie podziękowanie, które no kurczę, podziękowanie ma trzy akapity, rozumiecie? A oni i tak zakłamują rzeczywistość, jest to po prostu nie w porządku. Do tego jeszcze bardzo mocno całą tą sytuację rozbudza tata pana Mackiewicza, mam nadzieję, że ciągle nie świętej pamięci, który próbuje zrobić szaloną akcję ratunkową. Mam nadzieję, że uda mu się zebrać forsę i że chcą jeszcze raz zrobić lot, już teraz tylko po Mackiewicza, po drodze nie będzie tej Elizabeth, bo mówi, że jego syn jest twardziakiem, że jak ostatnio wchodził na tego Nargan Pabat, to 6 dni siedział w jakiejś jaskini, czy tam w jakimś załuku, chronił się od wiatru i przeżył, więc że podobno jest jeszcze szansa, że podobno jest jeszcze nadzieja. Polacy chcą mu pomóc z tej ekipy, która wylatuje na K2. W związku z tym no jest jak jest, że się tak wyraża, no emocje są jak zwykle skrajne. Jak zwykle w tym wszystkim wraca podstawowe pytanie, no po co oni tam łażą, nie? Bo jedni ludzie mówią, że kurczę, piękne, pasja, walka z górami, nie? A drudzy po cholerę oni tam łażą. No może na samym końcu właśnie do tego się odniosę. A najpierw może zacznę, od czego może zacznę? No może zacznę od faktografii, tak? Faktografia jest taka, że Nanga Parbat jest to góra, która znajduje się na granicy Pakistanu i Kaszmiru. Ma wysokość 8126 metrów nad poziomem morza. Teoretycznie nie jest taka straszna, ponieważ teoretycznie jest to 9 co do wysokości ośmiotysięcznik świata. Natomiast jest wyjątkowo trudny do zdobycia ze względu na to, że tam bardzo mocno wieje i jest nieosłonięty. A wieje, bo jest nieosłonięty z każdej możliwej strony. Nazwa znaczy tyle, co Naga Góra, co bardzo, bardzo dużo mówi. Zimą dotąd nie była zdobyta. Podobno teraz została zdobyta, ale wiemy to tylko na podstawie oświadczenia Francuzki, która twierdzi, że oni weszli na sam szczyt i dopiero gdy schodzili, pojawiły się problemy. Czy ona mówi prawdę, czy ona mówi nieprawdę, przekonamy się, prawda? I tyle. No i była wyprawa, bardzo spoko ludzi. Tomek Mackiewicz to jest w ogóle człowiek bardzo specyficzny, taki, ale taki pozytywnie zakręcony, pozytywnie specyficzny. Też człowiek, który przeżył w życiu piekło. On był bodajże heroinistą, w każdym razie na pewno był narkomanem, przeszedł przez Monar i podobno szanse, że taki nauk jaki on miał, że bardzo małe szanse, że się z czegoś takiego wyjdzie i mu się udało. Udało się, miał pasję, chodził po tych górach, na tą pasję bardzo ciężko pracował, ale pracował też na rodzinę. To nie był taki typowy człowiek z pasją, który z fana zmienia się w fanatyka i nie dba o rodzinę, ma ich wszystkich serdecznie gdzieś, byleby tylko sobie wyskoczyć w te góry. Nie, on zarabiał wystarczająco dużo, żeby rodzinie zapewnić byt, a jednocześnie no, miał na swoją pasję. On zajmował się, poza tym, że pozyskiwał pieniądze od sponsorów, oczywiście zajmował się renowacją starych samochodów w Irlandii. Tam stał garaż, w którym po prostu bardzo stare samochody, takie już nawet i stuletnie, po prostu były odrestaurowywane do nowości. To jest bardzo intratna praca, on umiał to robić, z tego miał pieniądze. No i wchodzili na Nangar Pabat.
Do tego jeszcze facet taki, oglądałem z nim kilka wywiadów, taki naprawdę sympatyczny, miły, pełen uśmiechu. Prokop o nim fajną rzecz powiedział i to jest chyba prawda, że on taki trochę outsider był, że nie był z tego, powiedziałbym, kółka wzajemnej adoracji tych wspinaczy się, taki trochę z boku, natomiast miał niesamowity talent, mimo tego, że na pewno narkotyki zniszczyły mu bardzo mocno organizm, to sobie radził zarówno technicznie, jak i wydolnościowo, taki po prostu zwykły, fajny, sympatyczny chłopak. No i niestety nie dał rady. Według oświadczenia francuski miał poważne odmrożenia, miał tak zwaną śnieżną ślepotę oraz problemy z chorobą wysokościową, cokolwiek to znaczy, w każdym razie podobno problemy z oddychaniem, podobno, to wszystko wiemy według oświadczenia francuski, ona go sprowadziła 200 metrów poniżej szczytu do namiotu, który tam wcześniej zostawili, mieli rozbity, wsadziła go do tego namiotu jeszcze w taką szczelinę, żeby był osłonięty od wiatru, przykryła go śpiworem, no i sama zaczęła schodzić. Twierdziła, że był w stanie agonalnym. Skąd taki wniosek? Nie wiadomo. Ponoszą się głosy, że sugerujące no, niefajne jej działania. Tego może nie będę jakby podtrzymywał. Natomiast no, faktycznie ona nie ma żadnych kwalifikacji, żeby stwierdzić, że ktoś był w stanie agonalnym, czy ktoś nie był w stanie agonalnym. Natomiast tutaj jeszcze dawno, dawno temu oglądałem program, taki dość poważny, w zasadzie nie tyle program, co film dokumentalny właśnie o tych wspinaczach, że oni zachowują się często w sposób, który w normalnych warunkach dla normalnego człowieka jest podły, natomiast wśród nich jest normalne, że oni się tak zachowują, no bo trochę, jakby to powiedzieć, mają inne wartości i no... No dobra, powiem to wprost. No, normalnie ludzie, gdyby to się zdarzyło na ulicy, prawda, że na przykład jest sytuacja, że ktoś umiera, a drugi człowiek go po prostu zostawi, no to byłby potępiony. Nawet gdy w pewnych okolicznościach mógłby za to pójść siedzieć, no bo za nieudzielenie pomocy osobie potrzebującej, prawda? Ale nie tak na zasadzie, że nie ma pieniędzy, więc daj mu 5 zł, tylko takiej na przykład, która krwawi na ulicy i się wykrwawia, a ty mu tego nie zatamujesz, mimo że możesz i umiesz, prawda? Także tutaj od tej strony jej zachowanie prawdopodobnie byłoby oceniane nagannie, bo mogłaby z nim zostać. Na pewno by to zwiększyło jego szanse, prawda? Natomiast właśnie wspinacze podobno tak robią, że w momencie, w którym uznają, że nie ma szans na to, żeby ta druga osoba zeszła, to po prostu ją zostawiają na zasadzie takiej, że lepiej, żeby zginął jeden, niż żeby zginęła oboje. No, człowiekowi, który się nie wspina, pewnie ciężko to zrozumieć, mnie też ciężko to zrozumieć, natomiast potwierdzam to, co wiem, co to słyszałem, że jest to niestety powszechna praktyka. To nie jest tak, jak niektórzy na internecie teraz piszą, aha, francuska, kupa śniegu, wiadomo, śnieg jest biały, to francuska miała, powiedzmy, naleciałości narodowe, wzięły górą, no i wzięła Polaka, zostawiła, nie? Także tutaj muszę ją trochę bronić w tym sensie, że jest to powszechna praktyka, której pewnie ja bym nie popierał, ale ja bym też na tą górę nie wszedł, że się tak wyrażę. No i dalej zaczynają się rzeczy robić bardzo, bardzo chwalebne. Najpierw się okazuje, że oni chyba nie mieli w ogóle ubezpieczenia i w związku z tym brakiem ubezpieczenia były podobno jakieś... najpierw były zarzuty, że nie mają ubezpieczenia, potem się okazało, że jednak ubezpieczenie mieli, tylko ta akcja ratunkowa, którą chcieli zrobić Polacy, którzy przygotowywali się do wejścia na K2, jakoś nie obejmowała tego ubezpieczenia, jakieś tego typu rzeczy. W każdym razie Polacy zachowali się wspaniale. Podobno z tych wszystkich ludzi, którzy chcieli wejść na K2, wszyscy się zgłosili, także zostali wybrani najlepsi. Poszło 4, dwoje z ciężkim sprzętem biwakowym, w tym jeden, który jest ratownikiem medycznym, więc od razu mógł udzielić pomocy, i dwóch bardzo szybko wspinających się. Nie chcę przekręcić nazwisk, w związku z tym nie będę teraz
ich wymieniał. Mówi się, że praktycznie wbiegli na tą górę. Znaleźli tą Elizabeth na podstawie jej oświadczenia, że Polak nie chodzi. Zdecydowali się dalej nie kontynuować wspinaczki, tylko no, po prostu sprowadzili Francuzkę do domu. Znaczy, tak, no a ona tam dalej zaczęła się tak trochę zachowywać jak prawie że gwiazdorka. Teraz przeczytam jeden artykuł na ten temat, on się nazywa "Jest szalony plan na uratowanie Mackiewicza, grupa już powstała", a na końcu może będzie trochę o tych górach, a wcześniej to oświadczenie ambasady we Francji. Wczoraj zakończyła się akcja ratunkowa na Nanga Parbat. Adam Bielecki i Denis Urubko zdołali wyciągnąć z zamieci i przeraźliwego zimna francuską himalaistkę Elisabeth Revol. Niestety nie mogli ruszyć po uwięzionego pod szczytem Polaka. Mogli ruszyć. Tam było takie powiedzenie, taka informacja w innym artykule, że oni podjęli decyzję, żeby nie ruszać na podstawie oświadczenia francuski, że Mackiewicz nie chodzi. Bo powiedzieli, że gdyby chodził, to jest jeszcze po co iść, a skoro nie chodzi, to i tak nie da rady go sprowadzić, więc tyle. Ja tutaj ich w żaden sposób nie oceniam, w żaden sposób nie oceniam też tej francuski. To są zupełnie inne zachowania, ekstremalne. No jest mi po prostu tak zwyczajnie po ludzku przykro może, bo przecież mogli tam, nie wiem, zostawić jej tlen albo i żeby sobie jeszcze chwilę poczekała, aż ci drudzy do niej przyjdą, nie? Mogli spróbować go przynajmniej ściągnąć, no nieważne. Ale może tak musiał być, no nieważne. Niestety nie mogli ruszyć po uwięzionego Polaka. Ojciec wspinacza nie traci jednak wiary i współorganizuje grupę, która ma plan na uratowanie Mackiewicza. I teraz będzie ostra jazda. Jeśli się okaże, że ta druga grupa rzeczywiście tam pójdzie i znajdzie go żywego i go żywego sprowadzi, to się zacznie mała burza. Wiadomość o porzuceniu planów ściągnięcia ze szczytu Nanga Parbat Tomasza Mackiewicza wywołała wściekłość niektórych osób. Pojawiły się oskarżenia i żale. Wielu zarzucało ratownikom brak chęci. Inni dosłownie obrazili się, że fundusze w internetowej zbiórki na pomoc potrzebującej dwójce sportowców zostały wykorzystane na uratowanie, to będzie cytat, jakieś tam francuskie, a nie Mackiewicza. Ja powiem więcej. Te zbiórki, które ja widziałem, to były na uratowanie Mackiewicza, a nie dwójki. I też no, Francuzom jakoś się tak specjalnie nie chciało, nie? Pomimo, że eksperci na czele z koordynującym akcją ratunkową Krzysztofem Wielickim twierdzą, iż Mackiewicz nie miał szans i zapewne już zmarł, są tacy, którzy głęboko wierzą w to, że jest on jeszcze wśród nas i czeka na ratunek. No to też takie trochę niefajne, skoro od początku zbierając wiedzieli, że on nie ma szans, no to mogli wyraźnie powiedzieć, że pewnie nie ma szans, idziemy pewnie tylko pod Elisabeth Revol, nie? Takie trochę niefajne, nie? Chociaż ja bym i tak pewnie wpłacił, no ale nieważne. Tomek potrafi przesiedzieć w jamie w takich warunkach 6 dni. Nie wykorzystano wszelkich możliwości technicznych, jakie istnieją, a trzeba je wykonać, żeby być pewnym, że jest albo tak, albo tak. Na razie jest niedosyt, mówi Witold Mackiewicz. Słowa ojca himalaisty nawiązują do problemów, które miał on poprzednim razem, gdy zdobywał Nanga Parbat. Wtedy to faktycznie przez 6 dni musiał chronić się w szczelinie górskiej, by nie dosięgły go złe warunki pogodowe. Teraz podobno też siedzi w jakiejś takiej szczelinie odsłonięte od wiatru, w dodatku przykryty śpiworem i jeszcze w namiocie. Głównym argumentem przeciw jakichkolwiek akcjom jest stan zdrowia Elisabeth Revol, która ledwo dała radę wyjść na spotkanie ekipie ratunkowej. Z drugiej strony brak potwierdzenia zgonu Mackiewicza, by ratować Polaka powstała grupa specjalna, która w krótkim czasie chce zorganizować jak najefektywniejszą pomoc. No,
No nie fajnie, że to nie od razu poszło, tak? Sprawą zainteresowało się MSZ, które odegrało główną rolę w organizacji poprzedniej akcji. To zapamiętajcie, główną rolę nasz MSZ odegrał, a nie tak jak piszą Francuzi. Tym razem czasu jest jednak jeszcze mniej, a wspinacze, którzy wyciągnęli francuskę, zamierzają teraz zająć się swoim pierwotnym celem, czyli górą K2. Wiecie... No i właśnie po takich tekstach biorą się te komentarze internautów, że a poszli po Francuza, Polaka to olali, nie? No nie jest to fajne. Pan Witold nie traci jednak nadziei i twierdzi, że przy wsparciu pozostałych członków zaangażowanej grupy uratowanie Mackiewicza jest możliwe. Tomek nie został sprawdzonym. Uznano, że Rewol powiedziała coś i tak jest. A ona nie jest ani lekarką, ani ekspertem. To jest prawda. Dlatego jeszcze... Nie chcę być okrutny, ale ona miała interes w tym, żeby kłamać. No bo gdyby, po pierwsze, gdyby po nią poszli, to by była mniejsza szansa dla niej, tak? No bo by ją zostawili samą. A druga rzecz jest taka, że gdyby poszli do niego, wzięli go i uratowali żywego, no to wtedy ona nie mogłaby się tłumaczyć, że zostawiła go, bo i tak facet nie miał żadnych szans. No skoro go by sprowadzili żywego. Nie mówiąc już o tym, że jeszcze jest możliwa trzecia opcja, że oni tak naprawdę nie weszli na to Nanga Parbat, tylko ona po prostu kłamie i gdyby znaleźli żywego Mackiewicza, to on mógłby zaprzeczyć i w tym momencie kobieta ma... spory problem, prawda? Oczywiście nie twierdzę, że tak jest, tylko zwracam uwagę, że istnieje jednak taka sytuacja i dodaję to do zarzutów ojca Mackiewicza, że ona po prostu nie miała żadnych kwalifikacji, żeby to stwierdzić, w jakim stanie jest jego syn. Sama była w złej kondycji i mogła mieć halucynacje, mogła mieć różne zakłócenia związane z tą sytuacją. Nadzieja umiera ostatnia, ja jestem przekonany, że Tomek żyje. Tak powiedział dziennikarzowi. Jak najbardziej jestem w tej grupie, wspieramy się wzajemnie, ale przede wszystkim oni mnie. Prowadzimy szereg inicjatyw. Ja w tej chwili wysyłam pismo do kancelarii prezydenta. Wszystko jest w dobrych rękach. Robimy wszystko, żeby dowieść, że żyje. Żeby ewentualnie drony podrzuciły mu środki do dalszego przetrwania, a później przyjdzie czas na to, żeby go sprowadzić na dół, dodaje Witold Mackiewicz. To jest, kurczę, dobre pytanie, bo mi się wydawało, że tam helikoptery nie mogą latać ze względu na po prostu rozrzedzenie powietrza. To jest 8000 metrów z hakiem. To żebyście sobie uświadomili, jak to jest wysoko, to jak lecicie sobie na przykład do Egiptu, to wielkie samoloty mają wysokość przelotową w okolicy 10 tysięcy metrów, a to jest wysokość ponad 8 tysięcy metrów, czyli to jest bardzo, bardzo wysoko. Tam podobno jest tak rozrzedzone powietrze, że w ogóle ciężko się oddycha, dlatego oni ze sobą tlen noszą. No to i myślałem właśnie, że helikoptery nie mogą tam latać, bo po prostu jest za bardzo rozrzedzone powietrze, nie ma odpowiednio dużo siły nośnej. I w związku z tym myślałem, że drony też tam nie mogą latać. Ale jeśli drony tam mogą latać, to ja nie rozumiem, czemu od razu tam takiego drona nie wysłano. Czemu nie sprawdzono po prostu, czy facet żyje. To jest bardzo ważna informacja moim zdaniem. Jeśli taki dron jest, jest możliwość jego użycia, to jest tu co najmniej, powiem wam tyle, że skandal. Lecimy dalej. Oświadczenie Francji. Uratowanie francuskiej himalaistki w Pakistanie. Takie jest oświadczenie. Francja wyraża uznanie dla bohaterstwa polskich himalaistów, fajnie, którzy bezpiecznie sprowadzili naszą rodaczkę Elisabeth Rewol, będącą w poważnym niebezpieczeństwie na Nanga Parbat. Myślami jesteśmy z jej polskim towarzyszem wspinaczki Tomaszem Mackiewiczem, a także jego bliskimi. No fajnie, fajnie, na razie fajnie, tak? Wszystkie osoby, które włączyły się w tą akcję ratunkową, dały świadectwo wzorowej odwagi i najwyższej próby solidarności. Cieszymy się także z doskonałej współpracy przedstawicieli Polski i Francji w Pakistanie. No, sorry, to nie była współpraca Polski i Francji, tylko to była akcja, którą zorganizowali Polacy.
za polskie pieniądze całość bardzo mocno wspierał, a w zasadzie koordynował, załatwiał polski MSZ przy wsparciu polskich wspinaczy, którzy używali swoich własnych kontaktów, a Francja to tam trochę się przy tym kręciła. A oni sobie przypisują całe zasługi za to, jest to po prostu zwykłe świństwo. Tyle, jak i pakistańskimi władzami. No, słuchajcie, i to jest już w ogóle kłamstwo. Jak doskonałe była współpraca z pakistańskimi władzami, jak wprost jest powiedziane w innych mediach, że Mackiewicz mógłby żyć, gdyby helikopter poleciał od razu, jak to było możliwe. Oni się bardzo mocno ociągali, bo kasa, bo nie ma gwarancji, bo opóźnienie, bo ślamazarność, bo o ile Pakistańczycy bardzo chętnie zarabiają pieniądze na pasji wspinaczy, o tyle sami tej pasji to za bardzo nie mają. Ja teraz jakby nie mam do nich pretensji, że nie mają tej pasji, tylko podchodzą do wszystkiego, tak powiedziałbym, bardzo wyrachowanie, tak bardzo od strony takiej pragmatycznej, nie? No my Polacy tacy nie jesteśmy, oni tacy są, nieważne, jak za to jakby nie oceniam, nie krytykuję. Natomiast niech nie mówią, że to było wzorowe, tak? Naszej rodaczce życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. No, w oświadczeniu do nas życzą jej powrotu do zdrowia. Nasze służby konsularne zapewnią jej wsparcie aż do jej powrotu do Francji. No fajnie. A co z wsparciem dla rodziny polskiego wspinacza, którego ona tam zostawiła, co do którego są poważne wątpliwości, czy oceniła jego stan zdrowia, aby na pewno dobrze. Słyszeliśmy wszyscy, co mówił ojciec. Może jakieś tam francuskie stypendium dla, on bodajże trójkę córek zostawił, albo dzieci różnej płci, nieważne. Może by Francuzi ufundowali dla tych dzieci jakieś stypendium, nie? Jakby nie było, szli tam razem. Jakby nie było, ta Francuzka żyje dzięki ofiarności Polaków. No gdybyśmy my nie zrobili zrzutki, gdybyśmy my nie zorganizowali tej akcji, to Francuzka nie przeżyłaby na pewno. Ona podobno była tak poodmrażana, że schodziła tyłem na czworakach, że aż tak bardzo sobie nie radziła, nie? Także, no sorry Winnetou. No, to jest takie właśnie, że co, że no fajnie podziękowaliśmy polskim i super, ale dalej to się troszczymy tylko i wyłącznie o naszą obywatelkę, was mamy serdecznie gdzieś. To jest wybitnie niefajne. To jest wybitnie nie w porządku, zwłaszcza w kontekście tego, że Polska jest szkalowana, w tym bardzo mocno przez Francję. W ogóle nas ostatnio bardzo dużo krajów szkaluje. Nawet nagrałem vloga na ten temat, że boję się o Polskę, ponieważ te wszystkie akcje, że nagle nas różne telewizje i media szkalują, że niby jesteśmy nazistami, potem nas Izrael o coś szkaluje, że ja nie wierzę, że to są przypadki, nie? A tutaj Francuzi, no kurczę, szkalowali nas międzynarodowo, szkalowali nas w mediach, szkalowali nas w Unii Europejskiej, a podziękowali nam na stronie ambasady Francji w Polsce, na którą nie wierzę, że ktokolwiek wchodzi i tyle. Nie jest to w porządku. Naprawdę nie jest to w porządku zachowanie Francuzów. I tyle, moi kochani, pozdrawiam. Ach, właśnie. A propos tego, po co oni tam chodzą, nie? Ja na wstępie powiem tak, że mam tutaj bardzo taką wypośrodkowaną opinię. Z jednej strony, do mnie jakby prywatnie trafia takie zdanie, że po co oni tam wchodzą. W tym sensie, że ja bym tam w życiu nie wszedł. Natomiast jest cała masa rzeczy, które ludzie robią, i to jest ryzykowanie życiem, a ja bym w życiu tego nie zrobił, nie? I tylko dlatego, że ja bym czegoś nie zrobił, że uważam, że jest to ryzykowanie życiem bez potrzeby, to wcale nie znaczy, że ktoś nie ma mieć do tego jakiejś pasji, prawda? To jest na tej zasadzie, że na przykład Formuła 1. Tak naprawdę, co z tego ludziom przychodzi, poza tym, że ludzie się ekscytują? No nic, no dobra. Formuła 1 nietrafione, bo dzięki Formule 1 to jest rozwijany przemysł motoryzacyjny, bo tam najnowsze technologie są. Są, o Boże, testowane. Piłka nożna. Poza tym, że lubimy to oglądać i się ekscytujemy, no to kurczę, no nic z tego nie przychodzi, tak? Nic się z tego nie produkuje. Po prostu ludzie lubią to oglądać i się ekscytują. A też jest pełno urazów, też można teoretycznie nawet zginąć. O dobra, boks.
zawodowy. Ile razy się zdarza śmierć na ringu? Nawet bym powiedział, że światowo się pewnie zdarza częściej śmierć na ringu niż na różnych spinacze. Może też wam to was to nie trafi, ale co chcę powiedzieć? Jest bardzo dużo różnych rzeczy, które ludzie robią z pasji, mimo tego, że nie daje to takich wymiernych korzyści, w tym sensie węgiel się z tego nie wyrabia, nie wiem, broni z tego nie ma, surowców z tego nie ma, tak namacalnych rzeczy nie ma, poza tym, że ktoś ma pasję, ktoś coś robi, a ktoś inny lubi to oglądać, nie? Cała masa takich rzeczy jest i inni ludzie lubią to oglądać i z tego jest to ta cała fajność, tak? Ale można, można przy tym zginąć. Zdaje się, że ostatnio zginął YouTuber, który miał taką zajawkę, że wchodził na szczyty niedokończonych budowli i tam usprawiał parkour, nie? Opa. No i coś mu nie wyszło i zleciał z bardzo wysokiego budynku i zmarł na miejscu. No i też po cholerę to robił, no. Pewnie robił to dlatego, że miał z tego adrenalinę, że mu się to podobało. Pewnie trochę dla pieniędzy, bo tam wyświetleń dużo było. Trochę podobnie może jest tutaj, tak? Oni mają swoich sponsorów, oni mają swoje blogi, oni mają swoje różne tego typu rzeczy, oni stają się sławami. Oni mają też często jakieś różne granty. Jedni pewnie dokładają, żeby tam wchodzić, a inni pewnie coś z tego mają, nie? Także o ile mówię, ja bym w życiu sam z siebie nie poszedł, o tyle staram się być obiektywny i twierdzę, że jest bardzo dużo, bardzo różnych rzeczy, które ludzie robią też z narażeniem życia, a też nic takiego wymiernego z tego nie ma, poza tym, że się ludzie tym ekscytują. I tyle, moi kochani. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Jeśli vlog się podobał, bardzo proszę o łapkę w górę, napisanie miłego komentarza i trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa.